W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Dobry Panie, dziękujemy Ci za wielki dar, jakim był kolejny adwentowy tydzień. Jesteśmy Ci wdzięczni za wszystkie sprawy, które choć na moment napełniły nasze serca radością. Jesteśmy wdzięczni, że otaczasz nas dobrem każdego dnia i jak zawsze o nas dbasz. Ojcze, prosimy, błogosław nam na kolejny tydzień Adwentu. Pozwól nam skupiać się przede wszystkim na tym, co dobre, na miłości, dziełach miłosierdzia, radości z piękna świata, który stworzyłeś. Prosimy, niech nasze umysły oczyszczą się z destrukcyjnych emocji, pesymizmu i lęku. Niech każdy z nas z czystym sercem będzie gotowy na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus. Zawierzamy Tobie nas wszystkich i nasze rodziny. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!